Myślę, że jest dla wszystkich oczywiste, że ten sygnał jest tak silny, tak jasny, tak mocny dla rządzących, dla prezydenta, że mam nadzieję, że nie będą przedłużać tej sytuacji, w której jesteśmy. To nie jest dobry czas. Jesteśmy za granicą naszą, trwa wojna, trwają różne niepokoje na świecie, mamy mnóstwo problemów, kłopotów. Chcielibyśmy jak najszybciej uruchomić również środki unijne, odblokować wiele, wiele projektów. I to, mam nadzieję, wydarzy się wtedy, kiedy zostanie szybko i sprawnie powołany rząd. Prezydent ma w tej chwili miesiąc na zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu. Powinien zrobić to niezwłocznie, natychmiast, jak najszybciej, żebyśmy mogli po prostu zacząć funkcjonować. Z punktu widzenia naszego miasta, bo to wydaje się, że jest tutaj kluczowe, jest to sytuacja niezwykle, niezwykle ważna. Niezwykle ważna dlatego, że wiele miesięcy temu z moimi współpracownikami, państwem wiceprezydentami, panią skarbnik, panem sekretarzem, dyrektorami, prezesami rozmawialiśmy na ten temat, w jaki sposób przeprowadzić miasto i wszystkie instytucje w sposób bezpieczny, taki, żeby ten dobry rozwój nie został ani na chwilę zatrzymany. To jest jeden element, a po drugie, no, wyznaczyliśmy sobie mnóstwo różnych celów. Jednym z nich było oczywiście zdobycie mandatu i to się wydarzyło. Drugi to zdobycie 4 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej zamiast 3, co ma również miejsce, więc jest to naprawdę, było widać, że to była słuszna decyzja moja związana ze startem. Te dodatkowe być może głosy spowodowały, że mamy ten 4 mandat. Oprócz tego sytuacja jest jeszcze lepsza ze względu na to, że Konfederacja nie wchodzi z piły do Sejmu. 2 mandaty otrzyma Trzecia Droga, więc jest to dla mnie bardzo, bardzo dobra informacja, dobry synoptyk co do przyszłości. Kolejny to pozycja partii bezpartyjni samorządowcy, no u nas wiadomo kojarzonymi z Aleją Niepodległości. To jest sytuacja, która dobrze prognozuje na najbliższe wybory samorządowe. Po prostu ludzie poznali się, kim są ci ludzie. Nie tylko, że nie są bezpartyjni, a jednocześnie jeszcze do tego czasami miałem wrażenie, że chyba nie cała rodzina zagłosowała na kandydata, bo tak niektórzy mają słabe wyniki. To taka drobna złośliwość, ale ona pokazuje, że miasto jest odporne na tego typu zachowania. Kolejny element, o którym mówiłem już z Państwem razem, staliśmy tak wszyscy na początku kampanii, że jestem przekonany, że będziemy w kraju rządzić. A to oznacza, że nowy premier powoła, taką mam głęboką nadzieję, panią prezydent Beatę Dudzińską jako komisarza. Może się zdarzyć. To jest oczywiste, że może się tak zdarzyć, że jutro pojawi się komisarz wyznaczony przez premiera Morawieckiego. Ale czy znajdą na to czas, pakując się w tej chwili, i czy taka osoba, która z namaszczenia PiS-u by przyszła z tym 20-paru procentowym poparciem, może coś robić? No, nie tylko nie może, ale nie powinna nawet, bym powiedział, bo nie ma mandatu ku temu, żeby wprowadzać jakiekolwiek zmiany. Na szczęście, bym powiedział, nie tylko przygotowaliśmy sam urząd, ale państwo radni doskonale zdają sobie sprawę ze swojej roli. Państwo, którzy stoją właśnie tutaj za mną i bym powiedział, stoją murem, bo ten mur, jak państwo wiecie, od 13 lat fantastycznie pracował nad tym, żeby projekty, które zmieniły miasto, zostały wdrożone, żeby nie blokowano, a takie były próby na złość rozwoju miasta, żeby nie doprowadzono do sytuacji jakiejś trudnej, z którą sobie nie będzie miasto ani jego mieszkańcy mogli poradzić. Więc
taki mój apel, gdyby pojawił się komisarz, ja go pewnie powtórzę, żeby zaniechał działań, które są niedobre dla mieszkańców, żeby ewentualnie podejmował tylko działania niezbędne, które są potrzebne dla utrzymania ciągłości władzy. To jest w ogóle kuriozum, bo to, tak bym chciał, doświadczamy tego pierwszy raz, że nagle wiceprezydenci odchodzą z prezydentem. To powinno być chyba naturalne, że to oni właśnie w tym momencie przejmują na ten czas przejściowy zarządzanie, no bo najlepiej znają. Nikt nie zna lepiej miasta niż oni. Więc jest to o tyle zaskakujące i dziwne dla tych, którzy tego nie przeżywali, bo to jak gdyby się niewiele takich przypadków mieliśmy. Teraz będzie ich dosyć dużo i mam nadzieję, że w parlamencie znajdę też zrozumienie dla tego typu nowelizacji, bo ona wydaje się taka normalna, uczciwa i konsekwentna, jeżeli chodzi o działanie. Cieszę się oczywiście bardzo, bo to oznacza dla miasta i samorządu dobry czas. Po pierwsze, naprawimy te wszystkie zmiany, które nie tylko są związane z... Nie będę mówił o całym państwie, bo to jest oczywiste, że to, o czym mówił premier Tusk, będzie miało szansę zostać zrealizowane. Ale myślę, że te nasze samorządowe, bo to jest spotkanie takie typowo samorządowe, zamierzenia, czyli zwiększenie władzy, roli samorządu, to wszystko się wydarzy, że będziemy mogli mówić również o zupełnie innym finansowaniu, a dla odmiany korzystanie z możliwości, które daje współpraca rządu i samorządu na tym naszym poziomie z panią prezydent Beatą Dudzińską na pewno będzie doskonałe, z panią Marią Kubicą jako przewodniczącą w zakresie stanowienia prawa lokalnego również i z państwem radnymi, którzy potem będą te decyzje sankcjonować i głosować. Tyle z mojej strony chyba, nie wiem, bo... To jest tak politycznie jeszcze do wyniku wyboru chciałem wrócić. Jak pan przyjmuje to, że Lewica nie ma żadnego posła z klubu pierwszy raz? Znaczy to jest wynik niestety troszeczkę słabej pracy przez lata. Nie trzeba mieć struktur, ale trzeba dużo, dużo rozmawiać, spotykać się z ludźmi, czuć, że jest ta więź i to wyraźnie widać. Na przykład w przypadku wielkiego, uważam, przegranego pana Eichlera, który zdobył w mieście, pewnie mnie skłamał, ale chyba niecałe 200 głosów, a zaplakatował nasze miasto. Nie wygrywa się plakatami wyborów, wygrywa się pracą, spotkaniami, kontaktem i jedyna rzecz, która, co mnie może dziwić, bo to takie pytanie, co mnie zaskoczyło w tej kampanii, że PiS, i to jest uwaga, to jest żart, bo niektórzy może potem nie rozumieją, że czasami poważnie mówi się o rzeczach, jednak żartobliwie, że PiS nie ma 90%. Bo niektórzy mówią, dlaczego oni mają tak dużo? Oni nie mają tak dużo, oni powinni mieć 90%. Przy tej nachalności, przy tych kłamstwach, przy tym hejcie, który się pojawił, ten zakres wygranej powinien tak wyglądać. To oznacza, że na szczęście ludzie mają nie tylko dostęp być może do innej informacji, ale też podejmują racjonalne decyzje i wielokrotnie mówiłem, że jak przekroczy się jakąś granicę, PiS ją już dawno oczywiście przekroczył, tylko robił to tak po plasterku, a teraz ostatnio widocznie uznał, że można to dużą łyżką zrobić, że zbudzi taką determinację ludzi, że wyjdą. Wyjdą nawet ci, którzy do tej pory nie głosowali. Wyszła młodzież i bardzo wam dziękuję. Słuchajcie, to jest najbardziej patriotyczna rzecz, jaką mogliście zrobić. To jest coś, co zmieni Polskę, na szczęście dla was. I to chyba też jest taki jeden z elementów takiego dużego, pozytywnego, tym razem zaskoczenia. Siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Na komputerze, tablecie i smartfonie.
Najnowsze informacje z regionu.